Wolny kraj. Często mówi się tak, nie zdając sobie sprawy z tego, jak trudno było innym tą wolność wywalczyć. Lecz jak komunizm wyglądał w naszym kraju i w innych krajach Europy? Polska socjalistyczna, jak to pięknie brzmi! I to wszystko dzięki mnie, wspaniałemu ZSRR! Nie jest dobrze. Dzieją się bardzo przykre rzeczy. Cały czas mówią coś o jakichś okupantach, zakładnikach, o stanie wojennym. Bardzo smutuję kuzynce Polsce, chociaż sama nie jestem w lepszej sytuacji. Boję się. I czuję się tak, że chyba gorzej już być nie może. Całe dnie spędzone modlitwie, by pojawił się ktoś, kto pokonałby tych paskudnych komunistów i przywrócił mi wolność. No i oczywiście wszystkim innym państwom. Żelazna kurtyna to prawdziwe cudo. Mur berliński, bo o nim mówię, podzielił Europę na dwie części. I bardzo dobrze, teraz mamy wszystko pod kontrolą. Znaczy ja i ZSRR. I oby tak dalej. Co tu się dzieje? Nie ma wolności, nie ma wolnego państwa. Wszędzie tylko nakazy, zakazy i zmuszanie do popierania tego całego... komunizmu. Czuję, że tak już chyba pozostanie. Ta monotonność i ciągłe represje na moich obywatelach. A za co? Tylko za to, że chcą mnie uczynić wolnym państwem. Dzień dobry, tu Polska. Mam złe wieści. Zaatakowali mnie. Nie wiedziałam, co się dzieje, dopóki nie zobaczyłam czołgów i tych flag powiewających na wietrze z jakąś taką złowrogością. Bronię się jak mogę, no ale mam strasznie małe wojska, a na dodatek w opłakanym stanie. Nie wiem, co robić. Ktoś mówił, że Związek Radziecki mi ma pomóc, ale no stał tam i śmiał się z satysfakcją. Po prostu to było straszne, a potem, pamiętam to bardzo dobrze, zajął stolicę i po jakimś czasie ogłosił początek komunizmu. Nie jest tak tragicznie, jak było na wojnie z Niemcami, ale i tak się boję. Co się ze mną stanie? Czy ktoś mi pomoże? Ja nie chcę socjalizmu, nie chcę! Nie chcę podziału Europy. Początek obalania komunizmu zaczął się w momencie założenia podzielnej organizacji NSZZ Solidarność. Powstała ona w roku 1980, kiedy to robotnicy chcieli walczyć o swoje prawa, lepszą płacę i godne traktowanie. Lecz trzeba pamiętać, że w tamtych czasach za walczenie o swoje prawa w pracy można było być nawet aresztowanym i pobitym. Jednak trzeba było od czegoś zacząć. To właśnie tutaj w Gdańsku powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Przez długi czas działał on w ukryciu, tak zwanym podziemiu. Walczył on o prawo pracowników, wolne, niezależne związki zawodowe, lepsze traktowanie oraz godne wynagrodzenie. Od czasu założenia niezależnych samorządnych związków zawodowych Solidarność czuję się bezpieczniej. Nawet jeżeli jest czasami ciężko, wiem, że moi rodacy nie poddadzą się bez walki. Jestem z was dumna. Do boju, Polacy! Znajdujemy się pod Stocznią Gdańską. To właśnie z tego miejsca zaczęło się obalanie całego ustroju komunistycznego panującego w Europie. To w tym miejscu w roku 1970 Lech Wałęsa, wtedy nikomu nieznany elektryk, sprzeciwił się wprost propagandzie i złu, które panowało w Polsce. Niestety skutek owego sprzeciwu nie był natychmiastowy. Dopiero po roku czasu Polska stała się wolnym państwem. W międzyczasie wprowadzono stan wojenny. Miał on na celu zahamowanie rozwoju, według władz komunistycznych, anarchii szerzącej się w naszym państwie. Znów jest gorzej, wprowadzono stan wojenny. Moi obywatele mają teraz znacznie utrudnione życie. Przykładowo, żeby kupić żywność, trzeba mieć jakieś kartki. A najgorsze jest to, że zdelegalizowano NSZZ Solidarność, a jego członków internowano. Wszelkie wolne ruchy społeczne zostały zakazane. Po pewnym czasie władze komunistyczne zrozumiały, że ustrój w Polsce i tak będzie musiał być zmieniony. Postanowiły one zasiąść z przedstawicielami partii niekomunistycznych do obrad okrągłego stołu. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory. Zaczęto drukować ulotki propagujące działalność Solidarności. Polska była na drodze do zwycięstwa. Polska pokazała nam, jak nie stracić wiary i pokonać nawet uzbrojonego po zęby wroga. Musimy pójść jej przykładem i zacząć walkę o wolny kraj. Wszystko nabrało nowych barw. Komunizm nie wydaje się już tak straszny. Może będzie to już koniec naszej męki? Było ciężko, ale opłacało się. Mamy niepodległe państwo! Była jakaś solidarność, jakieś marsze w obronie więźniów politycznych, strajki, porażka. A tak bardzo chciałem, by wszystko poszło zgodnie z planem. Ale nie, ci okropni Polacy muszą tak bardzo kochać swoją ojczyznę, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by wyrwać się spod okupacji. Przez ich zawzięcie przegrałem
Komunizm to już tylko wspomnienie. Po Polsce nadszedł czas na resztę krajów chcących również poczuć zapomniany smak wolności. Ech, a miało być tak pięknie. A dopiero co prowadził również stan wojenny. Ta Polska jest strasznie przebiegła. Niby tyle czasu kurzyła się pod erą ZSRR, a tu nagle zaskoczenie. Gdańsk protestuje. Nie chce dłużej znosić komunizmu. Odwiedziało mu się życie w strachu. Po tym wszystko potoczyło się tak szybko. Ten straszny dzień 4 czerwca 1989 roku. Straciliśmy zakładnika, jakim była RP. Wiele osób mówi, że to cud, że obeszło się bez żadnych ofiar. W końcu za czasów komunizmu jakiekolwiek sprzeciwy wobec władzy były surowo karane. Lecz dzięki tamtemu wydarzeniu mamy teraz wolną Polskę. Mamy wolność słowa, możemy mówić co chcemy, wolność wyznania i nikt nam nic nie narzuca. Powinniśmy być dumni z tego, że żyjemy w wolnym państwie i w wolnej Europie. Lecz jak inne kraje poradziły sobie z komunizmem? Dzięki Polsce komunizm w Europie Socjalistycznej został obalony. Zaczął się od Gdańska, właśnie dzięki zawziętości gdańszczan mogę odetchnąć z ulgą. Biorąc przykład z Polski, inne kraje również postanowiły się nie poddawać. I teraz jesteśmy wolni. Udało się! Europa została wyzwolona z rąk komunizmu, a on sam został już tylko wspomnieniem. Wygrałam! Dzięki buntowi w Gdańsku! Dzięki moim ludziom, tak, moim ludziom! Jestem wolna, ale nie tylko ja jestem wolna. Wolny jest również pan Węgry i panienka Litwa i nawet Czechosłowacja. Jesteśmy wszyscy wolni! Koniec komunizmu! Teraz zaczął się proces odbudowy nowej tożsamości kulturowej, europejskiej, tak! Jesteśmy w wolnej Europie! Hurra! Po tych latach, po tym wszystkim, co przeżyliśmy, niech żyje Gdańsk, niech żyje Polska!